Witajcie na kanale Bushcraft Zone. Troszeczkę było przerwy w robieniu filmów, ale to dlatego, że bardzo się dużo działo, ponieważ była wyprawa do Amazonii, była impreza pod tytułem Mazury Challenge. Co chwilę gdzieś chodzimy, coś się dzieje. Filmy oczywiście będą, ponieważ z samej Amazonii filmów mamy na kilkanaście godzin, bo trzech nas filmowało, no więc trzeba przez to przebrnąć i filmy się już montują. Obiecuję, że na kanale będą. W dzisiejszym filmie będziemy mówić o nożu. Nóż pod tytułem Wiki. Jak wiecie ze strony facebookowej lub nie wiecie, współpracujemy z Tomkiem Gołębiowskim z firmy Tomasz Knives. Tomek jest nożorobem, robi różne noże, od małych po duże. No i zrobił w wyniku tej naszej współpracy nóż, który nazywa się Wiki. Nóż wygląda w ten sposób. To jest nóż dziecięcy. Nie mylić z dziecinnym, ponieważ nóż został zaprojektowany konkretnie dla mojej córy, która no, ze mną też chodzi, wędruje to tu, to tam, no i zawsze jej się marzyło, żeby mieć taki właśnie nóż. Więc nóż jest zrobiony pod szerokość jej dłoni, rękojeść jest wyprofilowana pod jej dłoń, ostrze i cała reszta. Z czego jest nóż zrobiony? To jest stal NCV1K grubości 3 mm. Hartowana jest na 50 HRC, a więc jest to nóż miękki. Z racji tego, że łatwiej się takim nożem uczy, zarówno ciąć, jak i ostrzyć, on się szybciej tępi i tak ma być. Jest zrobiony powiększony jelec, a to z racji tego, że jak się uczy, jak trzyma, żeby chwyt był po prostu pewniejszy, żeby nie daj Boże przy cięciu ta ręka nie wjechała na ostrze. Niby do mojej ręki pasuje, no ale jednak czuć, że jest to za krótka rękojeść. Natomiast jak widzicie, ostrze jest troszeczkę bardziej wygięte, przez to suw pracy jest troszeczkę zwiększony, łatwiej się takim nożem tnie. Jak powiedziałem, stal NCV1, 50 HRC, jest miękki, kąt szlifu ostry, wysoki, przez to łatwiej się potem uczy ostrzyć taki nóż. Co dalej? Rękojeści Bankirai, przekładka skóra, przelotka mosiądz, piny mosiężne. No taki nóż żeśmy z Tomkiem wymyślili. Pochwę do noża zrobił mi Paweł Romeo Kowalstwo. Pozdrawiam serdecznie, ponieważ Tomek częściej robi pochwy z kydeksu. Ja chciałem jednak skórzaną pochwę. Także Paweł, dzięki serdeczne. Pochwa fajna, córa zadowolona. Do noża idealnie gra, było zrobione na wymiar, także fajnie to wygląda. Co o samym nożu możemy jeszcze powiedzieć? Zmierzymy go, bo niby nóż dla dziecka, ale wcale on taki mały nie jest. Klinga ma, moi drodzy, 13,5 cm. Rękojeść ma 11 cm. Całość mniej więcej 25 cm, więc wcale ten nóż nie jest taki mały, jakby się mogło wydawać. Córa ma 12 lat. Nóż jest zrobiony z lekkim marginesem, wiadomo, że jak rośnie, to żeby ten nóż na dłużej starczał. Przez to, że jest miękki, on się trochę szybciej tępi, ale nie ma co mówić, że ten nóż działa na zasadzie jednego cięcia i trzeba ostrzyć. Po prostu jest bardziej miękki i szybciej się tępi. Ale dzięki temu, jak ktoś uczy się ostrzyć noża, to na takim ostrym kącie szlifu no po prostu jest łatwiej. I jak się córa uczy, też łatwiej jest się jej uczyć tego ostrzenia. Ostrze pokryte patynką, bardzo fajnie, z grawerem imienia Wiki. Stąd się wzięła nazwa też noża. Nóż już jakiś czas u nas jest, pracuje się nim dosyć fajnie. Nie chodzi o to, żeby w tym filmie pokazać sam test noża, bo to nie jest nóż, który ma wytrzymać nie wiadomo ile. Jak to ktoś nam fajnie na stronie napisał, że to jest nóż ćwiczebny. No i taki ma być. Dlatego, że no, inna bajka, jak ktoś się umie posługiwać nożem, a inna bajka, jak dziecko się dopiero noża uczy, a z dwojga złego lepiej, żeby się uczyło nożem dostosowanym do swojej wielkości ręki, wieku i możliwości, niż jakimś tam wielkim tasakiem, żeby sobie zrobiło krzywdę. Także tak wygląda ten nóż. Jak on tnie? No tnie jak każdy nóż, tu nie ma co koła robić. Znalazłem sobie taką gałązkę.
No i zobaczymy, jak ostrzy. Jak widzicie, wchodzi w drewno jak w masło. O, ścina bardzo ładnie. Nie trzeba jakiejś tam wielkiej siły do niego przykładać. Nawet jakbym chciał tu bić. O, no to widać, na jaką głębokość za każdym razem ten nóż wchodzi. Bez jakiejś większej siły. Ciąć nóż nie bardzo dobrze. Zobaczymy. Pokażę wam w pracach takich precyzyjnych. Może z tej strony. Pukle jak robi. Wchodzi bardzo ładnie. Mimo że drzewo jest zmrożone. Zobaczcie. Bardzo fajnie można nim pukle robić. Bez jakiegoś większego wysiłku. To nie jest tak, że przykładam nie wiadomo ile siły. Oczywistym jest, że jak nóż jest ostry, to pracuje się nim lepiej. Jak jest nóż tępy, to trzeba większą siłę przyłożyć, ale wzrasta wtedy ryzyko wpakowania sobie noża w palucha. Więc pamiętajcie też o tym, że jeżeli już pracujecie nożem czy uczycie dzieci, to nóż powinien być ostry. Widzicie? Jak fajnie widać? Są pukle zrobione. Więc tak samo w pracy precyzyjnej, jak i cięciu, bardzo fajnie ten nóż pracuje. Jako że jest to oczywiście stal węglowa, nie żadna jakaś tam nierdzewka czy coś, nóż też bardzo fajnie krzesze iskry na krzesiwie. No, jak się uczyć, to się uczyć. Nie tylko ciąć nożem, ale też podstawowe umiejętności. Nie wiem, czy to w tym słońcu będzie widać. Ale chyba widać, że o, krzeszę bardzo ładnie. Nic się mu nie dzieje. Także ja polecam pracę Tomka. Taki nożyk. Już mamy następny w testach, nóż traperski, też troszeczkę inny od klasycznych noży bushcraftowych, o którym film też będzie, ale to dopiero za jakiś czas, dlatego że zasada nasza jest taka, że jak coś dostaniemy, to najpierw trzeba to porządnie stestować, a nie po tygodniu użytkowania robić straszne recenzje, opinie o danym sprzęcie, bo to nie o to chodzi. Ten film też nie ma na celu pokazania jakiegoś testu tego noża, bo tu nie chodzi o testowanie tego noża, tylko o naukę, tak jak powiedziałem, dla mojej córy, czy generalnie dla dzieci. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten nóż pracuje, to co pewien czas gdzieś tam w filmach na pewno on będzie, zdjęcia też będą. Wejdźcie sobie na stronę Tomka, Tomasz Knives na Facebooku, dużo ma fajnych prac. Na pewno coś dla siebie wybierzecie, a jeżeli macie dzieciaki, które z wami chodzą, bo nie ma nic lepszego niż dzielenie pasji i myślicie o jakimś prezencie dla dziecka w tytule bushcraftu, myślę, że jest warte przemyślenia temat zamówienia noża pod rękę dziecka, a pomimo tego, że noży na rynku jest cała masa różnych, większych, mniejszych, jednak ja osobiście uważam, że zawsze lepiej jest mieć nóż skrojony na możliwości dziecka, rozmiar ręki, bo jest po prostu pewniejszy chwyt. Jesteśmy w Gorcach. Zrobiliśmy przerwę, żeby pokazać wam ten nóż. Za niedługo, tak jak powiedziałem, filmy z Amazonii. No i do zobaczenia w takim razie na szlaku, bo na pewno się spotkamy. Cześć!